Marszałkowie pięciu zachodnich województw Polski spotkali się w Zamku Książ z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żeby podpisać list intencyjny w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Polski Zachodniej 2020. Spośród przeszło 20 wybrano 8 projektów, które będą realizowane w najbliższym czasie. Do podziału może być 35 miliardów złotych. Marszałkowie wybrali do realizacji projekty związane głównie z infrastrukturą. 3 drogi ekspresowe, 2 linie kolejowe, drogę wodną i sieć energetyczną, ale znalazło się miejsce także na rozwój współpracy biznesu i nauki oraz na walkę z rakiem. Współpracować ze sobą będą województwa opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie. Został przyjęty list intencyjny w sprawie przygotowania kluczowych projektów Polski Zachodniej. Potwierdziliśmy 7 projektów, które chcemy wspólnie realizować w ramach tych projektów kluczowych krajowych. To jest Odrzańska Droga Wodna, to jest modernizacja linii kolejowych E59 i C59, to jest budowa drogi S3, to jest budowa drogi ekspresowej S5, to jest budowa drogi ekspresowej S11, to jest projekt ponadregionalne, specjalistyczne centra usług medycznych i sieć energetyczna Polski Zachodniej. 8 projektem, który został od wczoraj, trwało spotkanie dyrektorów departamentów wszystkich województw Polski Zachodniej. Wczoraj został do tej listy dołożony projekt współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy. Strategia rozwoju Polski Zachodniej 2020 jest związana z nową perspektywą finansowania z Unii Europejskiej w latach 2014-2020, w której o pomoc mogą się starać przede wszystkim duże podmioty i ich zespoły. Obecni w Książu przedstawiciele województw podkreślali, że jest to przykład współpracy ponadregionalnej w Polsce. Jak przyznawali, nie zawsze jest łatwo się dogadać. Efekt dzisiejszego spotkania to kolejny krok w tych ustaleniach, które wiążą się w ogóle z ideą strategii Polski Zachodniej, dlatego że wiadomo, że w ramach tej strategii każdy z regionów chciałby realizować cały szereg przedsięwzięć zgodnie zresztą z potrzebami i z pewnymi wizjami, natomiast tu trzeba było się skoncentrować na pewnych ponadregionalnych poczynaniach, które są jak gdyby wspólne dla kilku województw, a właściwie najlepiej gdyby były wspólne dla wszystkich. To jest właśnie ta trudność. Te prace rozpoczynały się od 20 kilku projektów, a dziś podpisaliśmy list intencyjny dotyczący wspólnego zainteresowania w rezultacie 8 projektami. A więc bardzo, bardzo ważny kompromis czy domówienie tych rzeczy, które dla nas są najważniejsze. I zauważcie Państwo, z jednej strony mamy do czynienia z projektami takimi typowo infrastrukturalnymi, które łączą nasze województwa, czy droga S5, czy droga S11, czy kolej, czy droga S3. To są bardzo ważne, istotne elementy, ale z drugiej strony mamy projekty wspólne dotyczące rozwoju usług w zakresie ochrony zdrowia. Projektem najszerzej dyskutowanym było łączenie nauki i biznesu, co jak mają nadzieję sygnatariusze listu pozwoli na koordynację podobnych działań w całej Polsce. Jak podkreślali, ważne jest też to, że choć te zmiany pewnie szłyby swoim tempem, dzięki współpracy ponad regionami mogą znacznie przyspieszyć. Mówię o przyspieszeniu dlatego, że w ostatnim czasie w realizacji naszych celów nie działo się nic, a może działo się niewiele. To przyjęcie, podpisanie tego listu intencyjnego i przyjęcie tych 8 najważniejszych zadań dla 5 naszych województw jest bez wątpienia takim przyspieszeniem. Obecna na spotkaniu Renata Calak, wicedyrektor w Departamencie Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, podkreślała, że takie inicjatywy mogą być wspierane przez ministerstwo. Bardzo dobrze, że regiony nie konkurują między sobą, ale współpracują między sobą i to ma wartość dodaną. Jaki nie byłby dobry dokument strategiczny, niestety no, musimy też również pracować ten program nad przygotowaniem poszczególnych projektów. Przedstawiciele województw, dyskutując nad tekstem strategii w Książu, brali pod uwagę m.in. geograficzne położenie swoich regionów. Tutaj tą współpracę chcemy też oprzeć na innowacyjności, na rozwiązaniach, które do tej pory nie miały zastosowania, ale które mają dużą szansę ze względu na to, że mamy zidentyfikowane te potencjały rozwojowe. Także powinniśmy tutaj położyć nacisk na tworzenie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Mogę też dodać jeszcze do tej kwestii związanej z położeniem geograficznym i z wykorzystaniem potencjału położenia to, że jako region Polski Zachodniej mamy inne
uwarunkowania rozwojowe niż Polska Wschodnia. Mamy inne sąsiedztwo przede wszystkim, inną dostępność transportową, ale także inne sąsiedztwo, które generuje konkurencyjność czy konkurencję, a więc sąsiedztwo Berlina, Trójkąta Saksońskiego, Pragi, z drugiej strony dostęp do morza, a więc cały zestaw uwarunkowań rozwojowych, ale także pewnych barier czy potencjalnych takich wyzwań, które stoją przed tym regionem. A co podpisanie listu intencyjnego może oznaczać na przykład dla mieszkańca Wałbrzycha? Może się na przykład zdarzyć, że budowa dróg ekspresowych S3 i S5, na które czekają mieszkańcy naszego regionu, rozpocznie się dzięki tej współpracy nieco szybciej. Początek prac nad 8 projektami datowany jest na rok 2015.